Pomimo znaków dźwiękowych i świetlnych wydawanych przez policjantów, 27-letni mieszkaniec Legnicy nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać przed funkcjonariuszami. Ten kierujący podczas pościgu stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo, następnie odbijając się od niego wylądował na jezdni. Jadący za nim policjanci wpadli w poślizg i uderzyli w auto 27-latka. Na szczęście policjantom nic się nie stało. W wyniku przeszukania funkcjonariusze znaleźli w tym pojeździe znaczną ilość środków odurzających. Ten mężczyzna również kierował samochodem pod ich wpływem. Został osadzony w policyjnym areszcie. Prokurator rejonowy w Legnicy zastosował wobec mężczyzny dozór policji. Teraz 27-latkowi grozi do 15 lat więzienia.